Jestem cały mokry, tak się robi filmy właśnie nasze. Masakra, wcale nie jest październik. Jesteśmy właśnie na evencie Legalne Bieszczady 4x4 na w pełni legalnych, prywatnych terenach górskich. No ludzie często jeżdżą w jakichś rezerwatach i całe środowisko offroadowe jest postrzegane źle. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby jeździć w miejscach, po których no można jeździć, a takim miejscem są na przykład tereny prywatne. To jest prawdopodobnie największy prywatny teren w samych Bieszczadach. Trasy są świetne, do tego ta natura, do tego złota polska jesień, no jest coś niesamowitego, zabawa jest fajna. Jesteśmy w miejscowości Czarnodolna. To jest miejscowość, która jest między uszczykami dolnymi a górnymi. To jest nasza baza. Czarnodolna 60 to jest nasza baza. Stąd ruszamy w nasze dzikie tereny. Na tych terenach, na których jesteśmy, było dawniej mnóstwo różnych wsi, gdzie mieszkali ludzie. Można znaleźć jeszcze różne fundamenty. I naprawdę można się tu pobawić w prawdziwych, takich prawdziwych, realnych Bieszczadach. Bez ludzi, bez tłumów, bez niczego, sama przyroda, błoto. Nie drzemy po łąkach, nie niszczymy łąk, również swoich, bo dbamy o to, żeby były dalej piękne, zielone. Są to tereny, o które my całkowicie dbamy, łąki są koszone i to nie jest tak, że my tylko jeździmy i niszczymy te trasy. Co roku na wiosnę wszystkie trasy muszą być naprawione. To wszystko musi przyjechać ciężki sprzęt i doprowadzić to do ładu. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby zryć. Również dbamy, a dzięki temu ludzie mogą zobaczyć piękne Bieszczady dzikie. Jak tu wygląda, jak jest mokro? Jak jest mokro, to słuchaj, panie, tutaj, to myślę, że i traktor możesz utopić. No, jest zabawa, mamy tutaj naturalne tereny wszędzie, także nic nie jest tutaj w żaden sposób ani przygotowane, ani nic, więc każdy sprawdza swoje auto w takich warunkach, w jakich powinno się je sprawdzać, tak uważam. Ostatnio zobaczyliśmy, że też dość duże zainteresowanie jest offroadem, mnóstwo moich znajomych ogląda Terenwizję, także no, interesują się tym, kupują auta, coraz to więcej nowych ludzi jest w tym sporcie. I stwierdziliśmy, że skoro mamy 1000 hektarów, to jesteśmy w stanie zrobić po części naszych terenów tutaj legalne trasy, w razie czego jak jadą z nami, bo jadą zawsze z przewodnikiem, to zawsze im pomożemy. Myślę, że jest to na pewno wyzwanie i ludzie mogą sobie spróbować czegoś nowego, mogą sobie spróbować swoich sił w naprawdę takich prawdziwych warunkach, jak to jest naprawdę, a nie w przygotowanych, wyrytych koparką trasach. Świeży zakup? Tak, no auto ma całe 2 miesiące. I już go tak brudzisz? No co zrobić, no, to jest Wrangler. To do tego służy. Nie szkoda ci takim autem ładnym? Właśnie, wiesz, to szkoda do pierwszej rysy, potem już jakoś leci. Bieszczady są jednak bezlitosne. Dwie blokady, MTK-i, a to i tak za mało. I trzeba się wspomagać wyciągarką, no bo nie idzie. Niestety, ale w kolejnie po prostu rozmiar ma znaczenie i w tym Jeepie jest zbyt mała oponka. Co prawda Simex, ale malutki i po prostu wiesza się dyframi.
tutaj w Bieszczadach zawsze jest tak ciężko? No generalnie mamy też lżejsze trasy, ale to jest trasa extreme, także tutaj musimy trochę powalczyć, bo inaczej by nie było ciekawie, nie? Jak jest nuda, no to jest lipa, a tak to przynajmniej wyciągarka działa, trapy działają, łopaty się trochę użyje. Bardzo dużo ludzi jest, którzy chcą pojechać sobie tak na spokojnie, turystycznie, troszkę się pobawić, tak? Ale podziwiać widoki piękne, zjeść jakąś kiełbaskę przy ognisku i po prostu mieć samą zabawę. Są też ludzie, którzy chcą się pomęczyć, potopić w błocie i również celujemy w takich ludzi, żeby mieli zabawę, żeby się wyciągali, topili, wsuwali ze skarb, jak mają ochotę. Więc otwieramy się na różnych ludzi. Jeśli mam być szczery, dopiero 2 tygodnie kupiłem temu auto, więc nie zdążyłem jeszcze porobić przy nim za dużo. I no, nie chciałem na zimę zakładać MTK-ów. Docelowo oczywiście będzie podniesiony, będą myślę, że ekstremy na takie wyjazdy założone. No bo wiadomo, w błotku lepiej robią, prawda? Najłatwiej jeździ się tutaj w lecie, jak jest sucho, jeżeli ktoś chce taką łatwą trasę, tak? Jak jest sucho, nie ma opadów, to te podjazdy są proste, łatwo jest wyjechać. Kiedy już jest wiosna bądź jesień, trudność się zmienia, ponieważ zaczyna padać. Jest to glina, glina jest śliska, ona nabiera wody, no i po prostu robi się masełko i się ślizgamy. Jeżeli chodzi o letnie trasy lekkie, mogą być auta na te bez wyciągarek, spokojnie dadzą sobie radę turystycznie pojechać. Jeżeli chodzi o wiosnę, jesień, zalecamy MTK-i albo Simexy, auta z wyciągarkami podniesione. No i w zależności od tego, co ktoś lubi. My w Bieszczady przyjechaliśmy patrolem Patryka, którego w końcu odebrał po długiej przerwie. No i była radość, znów pojeździł sobie w terenie. Krzysiu, przepraszam Cię, wiem, że miałem go nie ubrudzić za bardzo, ale jakby, no błotko wciąga, ale jest super, jest naprawdę fajnie. No i robi, chociaż Simexu brakuje. Trapy i Simexy, co? No, Simexy przede wszystkim. Tutaj to błoto tak zalepia MTK-i, że się robią z nich sliki, więc w ogóle... Nie, totalnie, żaden MTK tu nie robi. Nie, to tylko Simex. Góry generalnie są chyba najtrudniejszym terenem, po którym można się poruszać, no bo tutaj zwykłe drogi są już bardzo wymagające. No i góry uczą pokory, tutaj czasami jeden błąd kosztuje bardzo dużo. Jak widać, taki teren w Bieszczadach jesienią, no nie jest lajtowy, jest turystyczny, ale jest bardzo dużo błota, śliskiego błota, auta muszą mieć dobrą oponę, no. To jest niby wyjazd taki bardzo lajtowy, turystyczny, znaczy lajtowy, taki bez napinki, ale mimo wszystko trzeba mieć dobrze przygotowane auto, no bo góry to nie jest lekki teren. Cichym bohaterem tej imprezy była Witarka, która wszędzie z boku przejeżdżała, robiła co chciała. To jest samochód Witara 1.6. Silnik oryginalny. Dlaczego jeździ dobrze? Reduktor troszkę spowolniony.
Napędy wszystko zrobione. Półosie przednie, oczywiście becki. No i cóż więcej mogę powiedzieć, no dobry mechanik, kierowca i się jedzie. Dzisiaj Vitara jest autem, które wyciąga z opresji. Wyciągała mnie dwa razy, czyli Vitara ciągnęła patrola, tak? To się zdarzyło? Ale proszę, proszę nie filmować. Tam też auta przejeżdżały, ale Vitara no po prostu, kiedy inni byli wklejeni, on przejeżdżał obok, jakby chciał im pokazać, jak to się robi. Także Vitara bardzo mnie zaskoczyła poza tym, bo ja jakby no nie przepadam za tymi samochodami. Zwykle widziałem na rajdach, że urywają się przednie mosty, przeguby i tak dalej. Ale tutaj ta Vitara jest zrobiona w bardzo dobry sposób. Ma 33 cale i nic się nie urwało na tym wyjeździe, a szarpał nią kilkanaście razy różne inne cięższe samochody, co w teorii nie powinno wytrzymać, a wytrzymało, dlatego no, jestem pod wrażeniem tego samochodu. Weź nas do tyłu i na wózie. I teraz z ogniem. Masz opony 33 cale CST. Tak. Co jest w napędzie zmienione, że to się nie urywa? To jest półosie, tak jak wspominałem, oczywiście becki, który daje gwarancję, dają sobie radę. Dyfer? Dyfer. Jest półmoc przedni jest stalowy, oczywiście, innej opcji nie ma, tył jest dąbina. Jakaś blokada? Znajduje się. Czyli jest wszystko? Jest ARP. To jest motka. Kurczę, wyjdzie. Ja mu wstąpiłem. Tak.
patrole to jest dobry temat, bo patrole to są długie, wielkie lochy, które mają jeszcze seryjne silniki, a jakby w ogóle jeżdżą. To nie jest tak, że to nie dawało sobie rady, to tylko patrolem trzeba umieć jeździć, tak samo jak Suzuki. Bo Suzuki trzeba jeździć delikatnie i zachowawczo, a patrolem trzeba jechać do oporu. Bo inaczej się nie da, ten samochód inaczej nie jedzie, jemu trzeba dać po prostu wpalnik i wtedy da się wyjechać. Jak Wrangler się sprawdza? Bo to jest taki pierwszy tak mocny wyjazd teren dla ciebie, nie? Tak. No jak na razie bardzo dobrze. Poza tym zderzaczkiem większość rzeczy przejeżdża, a tam gdzie się nie da, wciąga ryczka i daje radę. Uważasz, że czegoś kompletnie brakuje po takiej weryfikacji? No na pewno, lifcik, oponki większe i będzie baja. Czyli taka klasyka offroadu, nie? Dokładnie trochę większa tak. Opona po prostu. Dokładnie tak. Bo to są dwie blokady, tak? Tak, są dwie blokady, no ale jak widać to wszystko nie wystarczy. Po prostu siedzi trochę za nisko, za mały balon, żeby zabrać. No tak 2-3 rozmiary większa opona i byłoby super. No będzie 35 i to już niebawem. Blokady rozpiął. Jest po prostu bezczelny i się popisuje. Tył, przód, jak to? 1,6. 80 koni. Taką jazdę w terenie w Bieszczadach bardzo można porównać do wyjazdów offroadowych na Ukrainę, no bo ponieważ Ukraina to są tak naprawdę te same góry, tylko za granicą. Także krajobrazy są praktycznie takie same. Przy okazji nie jeździmy nigdzie po drogach publicznych, także bez problemu można przyjechać tu nawet z motą na lawecie i pobawić się w terenie z motą. Myślę, że takie prywatne parki offroadowe to przyszłość offroadu w Polsce, bo wszędzie warto jeździć tam, gdzie jest to bezproblemowe, legalne. Jest pomysł, żeby w przyszłym roku zrobić weekendowe wyjazdy z noclegiem w totalnej dziczy. Chcemy to zorganizować w ten sposób, że będzie pojeżdżawka w sobotę, nocleg z soboty na niedzielę na jakiejś pięknej łące w totalnej dziczy w jednym z naszych wąwozów. Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia nas tutaj w Bieszczadach. Legalne Bieszczady Offroad. Wystarczy wejść na Facebooku na Legalne Bieszczady Offroad. Jest tam numer telefonu, na bieżąco wrzucamy informacje o różnych eventach. Jest tam pełen kontakt i polecamy się właśnie szukać i dzwonić, pisać do nas. Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Każdy początkujący offroadowiec, który ma chęć, ma determinację i chociaż odpowiednio trochę przygotuje swój samochód. Trzyma się. Nie, moją różową czapkę. Jak to zapytać? Piękna okoliczność. Zapraszamy w Bieszczady. Rzućcie wszystko i przyjedźcie w Bieszczady.